No, nie szczególnie dużo. No bo w zasadzie kogo tak bardzo fascynuje starość. Bo jednak 70 plus to już trzeba się no jednak zdecydować na to, żeby założyć długie spodnie i nie udawać młodzieniaszka. Młodość jest fascynująca, więc dla kina jest jakąś taką wartością absolutnie niepodlegającą dyskusji. Natomiast starość, która jest bardzo ciekawa, nie wiem, czy znalazłaby aż tylu widzów. Chociaż od czasu do czasu Anthony Hopkins udowadnia, że potrafi być bardzo interesujący. No, ja się na ten temat nie będę wypowiadał, ponieważ gram w tym filmie w zasadzie na zasadzie takiej, no, że brałem udział od początku jako ten naczelnik i tak się pojawiam po prostu z kolejnego filmu na kolejny. I nie wiem, czy to ma jakieś wielkie znaczenie dla samego Kogla Mogla jako takiego. No, przyzwyczaiłem się, zamykam się w sobie i udaje, że mnie nie ma. Jeszcze niedawno miałem serdecznego przyjaciela płci męskiej, Dziutka, mojego kochanego pieska. Niestety umarł kilka dni temu. No i została jeszcze mi jedna suczka, Klunia. W związku z tym już teraz jestem sam w tym babińcu. Ale jak mówię, przyzwyczaiłem się i udaję, że też jestem kobietą. Ona ma taki fantastyczny w sumie optymizm. I to jest taka nadrzędna cecha, która mnie od mojej żony odróżnia, bo już na te stare lata to w zasadzie coraz mniej jest tych cech, które nas odróżniają od siebie, ale ten optymizm jej w połączeniu z moim lekkim pesymizmem, a nawet powiedziałbym bardzo lekkim, a nawet bardzo ciężkim, no daje pewne efekty czasami komiczne, czasami tragikomiczne, ale gdybym się miał czegoś od Marysi uczyć, to takiego radosnego spojrzenia na świat, czego mi czasami brakuje. No przygotować się do tego to nie sposób, bo to jest, przynajmniej dla mnie, było to doświadczenie no niesamowite. Niesamowite. Ja moją pierwszą wnuczkę, Ninę, poznałem w dniu, kiedy się urodziła i poznałem ją ze zdjęcia, które dostałem na telefon, bo ona się urodziła przecież w Brazylii. I stało się coś nieprawdopodobnego, ponieważ ja na podstawie tylko tego zdjęcia ja po prostu oszalałem z miłości. I trwam tak. I nawet mam pewne wyrzuty sumienia, że aż takiego szaleństwa już nie miałem na temat drugiej wnuczki, Mili, czy trzeciej, Nadziejki. No ale może to dlatego, że to taki pierwszy był taki strzał, bo wszystkie trzy kocham jednakowo.